Szczerze, ojciec mnie nie wspierał w tym. Najbliżsi mówili mi nie warto. Po co ci to, chłopaku, nie? Najczęściej słyszanym słowem było nie warto. Moi rodzice mówili, dziecko, to ty sobie rób te torty na niedzielę, ale zajmij się taką normalną, porządną pracą. Zajmij się czymś innym, poważnym. Nie zachowuj się jak dzieciak. Co ty, będziesz sobie klepać misie? Zrodziło mi się marzenie. Nawet się bałem kiedykolwiek komukolwiek powiedzieć o tym marzeniu, że chcę być mistrzem świata. No i jak wyklepałam takiego misia na 2 złota olimpijskie, to się nagle okazało, że z tych misiów też można żyć. I można być szczęśliwym i robić to, co się chce. You cannot start the sauce just to put water in the pan. You have to fry the meat, to put some tomato, put red wine to give a flavor, and then you put the water inside. Otherwise the food has no taste. Jedzenie jest kulturą. Pamiętaj. Ja właściwie nie mogę powiedzieć, że pracuję. Ja się tym bawię. Spaghetti, spaghettini, capellini. Powiedziałem, że dopóki nie sprzedam tej całej wody, to będę mieszkał na tym rusztowaniu. Spaghettoni, troszeczkę gruby. Dochód z tego przeznaczyliśmy na pomoc chorym dzieciakom. Penne lisce, pennette, pennoni. Konkretnie to były dzieci chore na cukrzycę. Tagliatelle, fettuccelle, fettuccine. Kupiliśmy za to pompy insulinowe. Sine macaron, pracuje z inne sos. Uwaga! 11 dni mi to zajęło. Bardzo fajny projekt. Moja praca jest moja pasja. Moja pasja jest dla moja praca. Moją pasją jest rozmowa, moją pasją jest też słuchanie. To zawsze były występy, to zawsze była scena, zawsze była estrada. To co prawda przychodzi mi dużo trudniej i to dużo ludzi gdzieś mnie krytykuje, że jak ja chętnie coś opowiem, ale trudniej mi jest posłuchać. Teatr jako budynek ma pewną taką magię, bez której ja nie jestem w stanie żyć. Mówienie mnie nakręca. Wow. To jest to, co ja całe życie chciałem robić. U niego jest to pasja naprawdę nadzwyczajna. Inspiruje mnie Sylwia. I nawet samo to, że mówi Grzegorz, nie dasz rady, to... No często tak robię. Mamy jakieś fajne zlecenie, ja sobie myślę, pewnie bym nie dał rady, a sobie powiem, na pewno nie dasz rady. No to w tym momencie ja dam radę. Zakładam sobie cele i jeżeli te cele realizuję, to cieszy to. I tyle, to jest bardzo proste. Może tu jest odpowiedź na to, bo tu chyba po prostu chodzi o samorealizację. Chyba jakaś taka forma przekazu tego, co w środku w człowieku drzemie. Udowodnienie sobie, samemu, innym, że jednak można przekroczyć jakąś barierę. Jak to jest możliwe, że człowiek może ponosić takie ciężary? Możemy absolutnie wszystko. Kurczę, no jeżeli oni mogą, to czemu ja nie mogę? Zdobycie mi tytułu mistrza świata, tylko to się liczyło dla mnie. Jeżeli jesteś w stanie się poświęcić, to wtedy to jest prawdziwa pasja. Chciałbym, żeby to, co robię, było zawsze najlepsze. Najlepsze, po prostu. Może być, że pasja staje się niebezpieczna. Nie myślałem o konsekwencjach. Trening musiał być z tygodnia na tydzień, coraz to większe ciężary, podnoszenie coraz szybciej miało być. Bigger, stronger, faster. Nie możemy jakby dopuścić do tego, żeby nas zaślepiła. Mój organizm po prostu już mówił stop. Ale gdy mówił stop, to garść tabletek przeciwbólowych i na trening jechałem. Absolutnie, trzeba wiedzieć, gdzie jest ta zdrowa granica, bo to bywa niebezpieczne. Na co ci to było? Teraz musisz bierać tabletki przeciwbólowe, żeby tam powiedzmy się, nie możesz się wyprostować i tak dalej, chociaż tak oczywiście nie jest, nie jest okej. Czuję się dobrze. Wydaje mi się, że każdy z nas wie, co jest jego pasją i co mu sprawia przyjemność. Są ludzie, znam, którzy nie mają pasji. Żyją tak, jak żyją. Obudzę rano, piję kawę, idzie do pracy. Smutne to trochę jest, że coraz więcej ludzi nie walczy o swoje marzenia, o swoje plany. Wraca do domu, je i w ogóle nie ma pasji. Natomiast też myślę, że w dużo późniejszym wieku możemy o te pasje walczyć i w dużo późniejszym wieku możemy sobie uświadomić, że nie jest za późno, żeby pewne pasje zacząć budować. Jedyna opcja, no to jest szukać, czyli próbować różnych rzeczy. Zawsze próbować, no zawsze działanie wygrywa z brakiem działania. To jest w ogóle maksyma do wszystkiego i na całe życie. Działanie wygrywa z brakiem działania. I ci, co trafią na tą pasję, są szczęśliwymi ludźmi. Nie wyobrażam sobie, żyjesz bez pasji. No to znaczy, po co żyjesz? Życie jest za krótkie na to, żeby się gdzieś czaić po kątach.